serdecznie wita się z Państwem Krystyna Kiwacz z Telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus. Jest mi bardzo miło przywitać mojego i Państwa gościa, księdza doktora Wiesława Pęskiego, Pallotyna. Witam jeszcze raz, księże, i szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Przyjmij Boże Państwu. Proszę księdza, proszę powiedzieć, czy Polska jest terenem misyjnym? Bo ksiądz ma piękne porównanie z Kazachstanem. I jak ksiądz ocenia stan duchowy naszych rodaków? Myślę, że jest bardzo różnorodnie i wiem, że Polska jest w dużym niebezpieczeństwie, ale niebezpieczeństwo pokazuje też wspaniałe osoby świeckich, kapłanów, którzy mają bardzo ciekawe inicjatywy. I teraz mamy piękny czas w Polsce i mam zaszczyt widzieć z bliska ogromny wysiłek bardzo wielu zacnych ludzi. Cieszę się, że Bóg ściągnął mnie do Polski w tym czasie. Postrzegam to jako Boży dar i jako wielki zaszczyt dla mnie, że widzę piękne inicjatywy, widzę poruszenie ludzi i za to Bogu dziękuję. Tak, tak jak ksiądz powiedział, wydaje się, że Pan Bóg jakby w odpowiedzi na modlitwy rodaków podaje nam w najtrudniejszych czasach koło ratunkowe, daje nam błogosławieństwo bądź przekleństwo. Czy zauważa to ksiądz w narodzie polskim? Zauważam, że właśnie rodzi się i nabiera siły wręcz rosnąc w oczach dzieło Boga. Dzieło, które jest mu zawierzone, które najwyraźniej dzięki Bożej łasce jest rozpoznawane przez coraz więcej ludzi. I może się okazać, że to ten czas, gdzie Pan Bóg w swojej łaskawości daje nam wielkie błogosławieństwo. Daje najwspanialszych ludzi, którzy nie szczędzą swoich sił, swoich talentów. No, są bardzo oddani. Ja doświadczam właśnie tego wielkiego oddania ludzi, wielkiego zaangażowania, wielkiej życzliwości. No nigdzie nie da się aż tak, aż tyle. I być może w Polsce do tej pory nie było tego tak wiele. To jest ten czas obecny, na który Pan Bóg był łaskaw mnie sprowadzić. Tak, istotnie jest to działanie Boże, że akurat w tym momencie ksiądz się pojawił w narodzie polskim i bardzo mocno mobilizuje ludzi do modlitwy, a szczególnie do modlitwy różańcowej. I myślę, że ksiądz jest takim błogosławieństwem dla nas. Czy ksiądz też tak czuje? Każdy ksiądz jest błogosławieństwem, bo błogosławieństwem jest kapłaństwo Chrystusa. Każdy ksiądz błogosławi od Chrystusa, w imię Chrystusa, Trójcy Świętej. Ale rzeczywiście jest wiele inicjatyw wspaniałych. Ja cieszę się ze wszystkiego, co widzę, że udało się i udaje się, rodzi się dzięki wysiłkom i księdza Dominika Chmielewskiego, na przykład różaniec dzieci. Piękna sprawa. Od 15 sierpnia, żeby dzieciątka modliły się dziesiątkiem różańca. 15 sierpnia byłem w Niepokalanowie i tam słyszałem, że i franciszkanie podobną inicjatywę starali się wskrzeszać. Przyznam, że ja troszkę wcześniej, bo 16 lipca, czyli w uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel, Szaplężnej, jakoś tak z Bożej opatrzności się złożyło, że w porządziu byłem proszony o homilię i zrozumiałem, że to czas rozpoczęcia różańca dla dorosłych. Dorośli nie mogą się ograniczać. No szkoda, żeby się ograniczali do dziesiątka różańca. Cały różaniec, 5 tajemnic, jedna z 4 części. I rzeczywiście do tego zachęcam, przy czym proponuję, żebyśmy się łączyli duchowo albo o 6 rano,
I mnie to o wiele łatwiejsze, żeby o 6 rano zacząć różaniec, a potem jak się tylko da, to i o 22 wieczorem. Dla kogoś wieczór będzie łatwiejszy niż ranek. Ale ważne, żebyśmy się łączyli duchowo. Matka Najświętsza nas policzy, a my się łączymy duchowo, żeby te dzieła Boże się rozwijały, choć ja precyzuję intencje. Na różańcu modlimy się, czyli przez Matkę Najświętszą, czyli razem z nią, czyli do niej, prosimy ją, aby nasza Ojczyzna pragnęła poznawać Chrystusa i wykonywać Jego wolę. Tu jest kilka słów kluczy. Po pierwsze, chodzi o to, żeby nie prosić o wielkość, o bogactwo, o siłę dla naszej ojczyzny, bo to będzie groziło pychą narodową. I to jest bardzo niebezpieczne. Myślę, że w historii Polski taka pycha bardzo wiele krzywdy przyniosła. Za to czas, kiedy rozumieliśmy swoją słabość, przynosił wielkie zawierzenie Matce Najświętszej i Bogu i to dawało nam zwycięstwa pomimo naszych liczebnych ograniczeń. A zwycięstwa były wielkie, tak? No oczywiście najbardziej wiemy, pamiętamy rok 1920, ale przecież mamy w sercu i Odsiecz Wiedrzeńską, gdzie Jan III Sobieski bardzo świadomie komunikował papieżowi, że to Bóg zwyciężył. A wiemy, że Maria Lacock, Chrystus zapowiedział takiego króla, który nie przypisze sobie zwycięstwa, ale przypisze je Matce i Chrystusowi. To jest ogromnie ważne, żebyśmy się nie narwali na pychę narodową. Dlatego ważne, by prosić Maryję, by ona pomogła, by ona wyprosiła taką łaskę, abyśmy pragnęli, czyli chcieli, czyli starali się, czyli włożyli w to wszystkie swoje siły. I to się dzieje, żebyśmy pragnęli, a owoce, że my przebudujemy Polskę, że będzie ona na chwałę Bożą, ostrożnie, bo to trzeba wielkiej Bożej łaski. To będzie Jego dzieło, to będzie Jego chwała. To dzięki Niemu będziemy potrafili czynić, a my pragnijmy, starajmy się. I ważne słowo poznawać. Poznawać Chrystusa. Poznawać, mam bardzo szczególną wymowę w Starym Testamencie. Poznaje mąż żonę, żona męża. Czyli jest to największe wzajemne oddanie, abyśmy pragnęli poznawać Chrystusa. Czyli niesamowita łączność. I wtedy On czyni w nas cuda. Wtedy to On w nas działa. Wtedy nas zbawia, nas przemienia, nas umacnia, daje realizować nasze powołania. Czyli aby nasza Ojczyzna, czyli i my, pragnęli poznawać Chrystusa i wykonywać Jego wolę. Maryja mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. My pragniemy wykonywać Jego wolę, czyli by się dokonało królowanie Chrystusa. I właśnie tego królowania pragniemy przez Maryję, z jej pomocą, dzięki jej wstawiennictwu, poprzez różańce. Właśnie do tego zachęcam. Pamiętajmy, że Chrystus bardzo wyraziście tłumaczy, że kto kocha ojca lub matkę, czyli również ojczyznę, bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Po pierwsze jest Bóg. Po pierwsze jest Chrystus, po pierwsze jest Królestwo Boże, a wszystko inne będzie przydane. To Bóg według swojej miary zatroszczy się o Ojczyznę, czyli o nas, czyli o naszych najbliższych, o dzieci, o wnuki, o przemianę, o to, żebyśmy byli błogosławieństwem dla wszystkich wokół. I wydaje mi się, że ten czas się zaczyna. Jest na to wiele znaków. Że Pan w swojej miłości daje już rodzenie się wielkiego dzieła Boga. Boga, któremu zawierzone są sprawy ojczyzny przez Maryję. Zawierzane są Chrystusowi Królowi. Mam zaszczyt być w Polsce w tak pięknym czasie. I proszę i wzywam, byśmy się łączyli na różańcu o 6 rano,
albo 22 wieczorem powtarzam intencję, aby nasza Ojczyzna pragnęła poznawać Chrystusa i wykonywać Jego wolę. Gdzie tylko mogę, tam do tego zachęcam. I to przyniesie niewątpliwie owoce. Trzeba, żeby Polska się zapełniła różeńcami. My wiemy, że Polska jest silna, będzie potężna przede wszystkim mocą Boga, mocą różańców, przez które Bóg daje wielkie łaski. Przez Maryję. W różańcach w centrum jest Chrystus. Przy jej sercu, przy jej zaangażowaniu, przy jej współudziale. Także cieszę się, że mogę o tym powiedzieć. Wiemy dokładnie, jaką moc posiada różaniec, odnawianie różańca. Jest to broń na dzisiejsze czasy. Ksiądz nas tu pięknie zachęcił, ale my również wiemy, że czy grupy, czy osoby, które wskazują na Maryję, na modlitwę, aby ratować Polskę, są również narażone na różne pomówienia. Pomówienia to jeszcze początek niebezpieczeństwa. Żyjemy w świecie, gdzie kresują seryjni samobójcy, gdzie ludzi łatwo się usuwa. Także lekarstwem na to jest zawierzenie siebie samego. Bycie całkowicie oddanym, takie staranie się, pragnienie właśnie przez ręce Maryi Chrystusowi, czyli w niewolę Maryi. To jest jeden z najdoskonalszych sposobów. Różne trudności, różne nieprzyjemności. I wtedy chronimy się w tych rękach. Wtedy oddajemy się w tę niewolę tym intensywniej. To ma wielką, wyniesie wielką łaskę. To wyniesie wewnętrzny pokój. To chroni. Osoby narażone są chronione przez Maryję, przez anioły, przez świętych. Tak Bóg chce. Dlatego tak, zawierzajmy się. I to zawierzenie jest naszą bronią i naszym ratunkiem. Jeżeli Polska się odrodzi, to tylko dlatego, że uchroni zacne osoby Matka Najświętsza, Bóg. I przeciwko Bogu, i przeciwko Matce muszą się okazać bezsilni ci, którzy chcieliby zmieść to całe Boże dzieło, ale są bezradni. Oni nie widzą, kiedy trzeba. Oni po prostu nie dadzą rady, dlatego że te siły niszczące, one są zazwyczaj związane lisz z upadłymi duchami. Albo świadomie, albo poprzez grzechy, poprzez zaślepienie, które te duchy czynią. I to tylko stworzenia. A z drugiej strony jest sam Bóg. Bóg jedyny, wszechmogący, święty, którego jedyne słowo każdą ilość złych duchów wyśle do piekła. Zabroni im mówić, nakaże im wyjść. Dlatego nie ma wobec Boga siły. Wobec Boga nikt nie jest przeciwnikiem. I dlatego zawierzenie się Bogu najlepiej przez ręce Maryi jest to sprawdzony, doskonały sposób. Tradycyjny w Kościele. Także bądźmy takimi dzieciątkami w rękach ukochanej Matki i pod ochroną Chrystusa Króla. Tak pięknie nas ksiądz przekierunkowuje na Pana Boga i na Matkę Najświętszą, a my często podkreślamy swoje ja, swoje my i wiele rzeczy przepisujemy sobie, że myśmy czegoś dokonali, a tak naprawdę bez łaski Bożej nic dobrego uczynić nie możemy. Jak zwalczyć to swoje ja, jak uczynić, ażeby za wszystko dziękować Panu Bogu, bo bez dopustu Bożego nic się nie dzieje. Pani Krysiu, no tak, to są tematy, myślę, że dosyć ciekawie rozważane przez wiele osób. No po pierwsze, nie mamy nic, czego byśmy nie otrzymali.
I wiemy, że to, co dobre, to jest dar Boga i to jest z Boga. Ale jest coś jeszcze. Nawet to, co mamy z Boga, już w tej naszej naturze dobrego i możemy czynić dobre, ale ono nie jest tak wielkie i tak piękne, jak wtedy, gdy świadomie zawierzamy się w tym Bogu i On sam działa. Jeżeli On sam działa, jeśli działa Jego łaska, to wszystko, w czym On sam działa i w czym działa Jego łaska, staje się diamentem, staje się najdroższym z najdroższych materiałów, skarbów. A jeżeli działamy sami, to choć ono będzie dobre, to będzie troszeczkę jak z gliny, jak z piasku. A jeżeli się włącza w to Bóg, to staje się diamentem, staje się drogocennym kamieniem, staje się najszlachetniejszym metalem. Po prostu nie ma większej szlachetności jak sam Bóg. Czegokolwiek dotknie, w czymkolwiek się zaangażuje, w cokolwiek da siebie, to ono jest wielkością Boga. I to takiej ojczyzny potrzebujemy i to takich dzieł Boga potrzebujemy. I właśnie takich przywódców potrzebujemy. I takich rządzących, zawierzonych Bogu przez Maryję potrzebujemy. I ten czas mamy. I ten błogosławiony, wielki, święty, Boży czas. I nieważne, jak straszna i wszechglobalna wręcz wydaje się być potęga tych, co przeciw Bogu. My łączymy się z Bogiem. I tam mogą być miliardy, a my się łączymy z Bogiem. My, zwyczajni, słabi. I w tej naszej słabości, zwyczajności jest otwarcie na Boga i Jego obecność i Jego zaangażowanie. I to jest wielkie, to jest piękne. A my przy tym zawsze będziemy pełni wdzięczności i to jest wieczne. Także niech będzie Bóg w tym wszystkim. Tego pragnijmy. Czyli poznawajmy Go, czyli przyjmujmy. Przyjmujmy Jego oddanie, oddawajmy się Jemu. Tego pragnijmy, to dzieło Boga. Łatwo powiedzieć, a to trudno nam. Dlatego pragnijmy, pragnijmy, pragnijmy. A On wie, co, jak, kiedy. Tak, toczy się walka o Polskę i tutaj właśnie chciałabym przywołać nazwisko pana prezydenta Siemianowic Śląskich, Rafała Piecha, bo istotnie wiem, że czerpie tą siłę ze mszy świętej, z adoracji i posiada niesamowitą pokorę. Mówi sam o sobie, że sam z siebie nic nie uczyni dobrego, że całkowicie oddał i zawierzył się Matce Bożej i Panu Jezusowi. I proszę księdza, trudno nie zauważyć takie małe cuda, które się dzieją. Również to, że każde jest tak bardzo przekonujące, każde spotkanie porywa za sobą kolejnych ludzi, którzy widzą tutaj nadzieję dla Polski. I to jest takie piękne, że pojawił się człowiek, który na pierwszym miejscu stawia Pana Boga. Panie Chrysiu, ja bym powiedział tak. Poprzyjmy każdego. Poprzyjmy jako Polacy, jako Polska każdego, kto rzeczywiście zawierza Bogu przez ręce Maryi. Zawierza to uroczyście, zawierzał to niegdyś, przyniósł tego owoce. Także popierajmy każdego, kto w ten sposób. Popierajmy każdego, kto chce odrodzenia Polski po pierwsze, który pragnie, by Polacy czuli się w Polsce jak w domu, po pierwsze, jak rodzina, jak ta rodzina, która jest nam powierzona, żebyśmy dbali po pierwsze o swoje dzieci, a dopiero potem o sąsiadów, o gości, ale po pierwsze o swoich najbliższych, by wreszcie ta nasza ojczyzna nie była poniewierana, żeby mogła, podobnie jak sąsiedzi, jak Niemcy, otwierać nowe kopalnie, troszczyć się o swoich rolników, żeby oni byli wolni, żeby mogli się swobodnie rozwijać, żeby właśnie, daj Boże, żebyśmy mogli wybierać każdego, kto pragnie
chronić ludzkie życie od samego poczęcia do naturalnej śmierci. Właśnie takich popierajmy. No a kto to? A ilu takich? No rozglądajmy się. Rozglądajmy się. Niewątpliwie pan Rafał jest bardzo przekonujący przede wszystkim dziełami, które za nim stoją. Ale może jeszcze kogoś zobaczymy. Może jeszcze kogoś dostrzeżemy. Proszę bardzo. Daj Boże, na każdego, kto w ten sposób. Tak, ja się przyglądam temu wszystkiemu, tak? Ja jestem wręcz wewnętrznie bardzo zaangażowany i wdzięczny Bogu. Ale na pytanie właśnie na kogo by głosować, to tylko co powiedziałem. Na każdego, kto w ten sposób zawierza Bogu, kto tak troszczy się o swój dom ojczysty, o to, żebyśmy na Bożą chwałę żyli. Żebyśmy mogli czerpać z zasobów węgla, z geotermii, żeby nasi przedsiębiorcy mogli stać się wielką machiną naszej gospodarki, żebyśmy dzięki temu byli pracowici i przynosili Bogu chwałę, żeby nasza edukacja służyła uczeniu myślenia, podnoszeniu poziomu rozwoju rozumowego, intelektualnego, sprzyjała wychowaniu patriotyzmu. No właśnie, kto tego chce, kto tego pragnie, kto temu służy, kto się w tym sprawdza, kto rodzi takie nadzieje. I wszystko to mocą zawierzenia Bogu przez Maryję. Tak, i oczywiście świadectwem jest codzienna msza święta, są praktycznie codzienne adoracje. I wiele zawierzeń każdego dnia, daj Boże, to jest gwarancja, to jest autentyczne. Także obyśmy mieli wielu takich polityków, aby było wiele takich partii. A czy jest? Bo by była mówiona prawda, prawda, która jest bardzo trudna, ale mówiona z kulturą, z szacunkiem, z troską, ze zrozumieniem. Proszę bardzo, ile mamy tego w polityce? Przyglądajmy się. Także tak, Boże dzieło jest widoczne, Boże dzieło nabiera siły, jest to wielka łaska Boga. Nie prześpimy i dlatego właśnie bierzmy się za różańce. Niech się biorą dzieciątka z pomocą rodziców, a dorośli niech się biorą za cały różaniec. I ta inicjatywa również, 6 rano albo 22 wieczorem. Pan Bóg poprowadzi, uczyni kolejne cuda. To będzie Jego dzieło. I dlatego jest wielkie i piękne. Innej Polski nam nie trzeba. Bożej, na Bożą chwałę. A wtedy będzie autentycznie szczęśliwa, że tyle Boga, tyle Bożej mądrości, tyle Bożego piękna, tyle szacunku według Ducha Bożego, tyle zatroskania wzajemnego według Ducha Bożego, ale po pierwsze, opowierzonych nam po pierwsze, czyli nasze rodziny, czyli nasza ojczyzna, nasi rodacy, a nie ich poniżanie, a nie ich sprzedawanie, a nie ich ogałacanie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. O nie! Wreszcie ten Boży porządek. Daj Boże. I cieszę się, że na ten czas jestem tutaj. Bardzo się cieszę. Bardzo Bogu dziękuję. Proszę wybaczyć moje zmęczenie. Troszkę jestem zmęczony, są na to powody. Ale jestem i zmęczony, i szczęśliwy. Wydaje się, że Polska jest narodem rozmodlonym. Piękne, modlitewne inicjatywy, chociażby Wojownicy Maryi, również wiele modlitw całonocnych o błogosławieństwo dla Polski. Wkrótce, 6 i 7, odbędzie się 24 godziny męki pańskiej jako przebłagalne za grzechy narodu polskiego w Siemianowicach Śląskich i wiele, wiele innych inicjatyw. I to jest takie piękne. Ale no nie wszyscy jednak się włączają do tych modlitw. Proszę powiedzieć, jak pobudzić uśpionych, obojętnych, zaniedbanych duchowo do aktywności duchowej w walce o nasz naród? I o myślę, że nawet to dzieło, które się rozwija, to łączenie się z Bogiem powoduje, że jesteśmy wrażliwsi na to, co Boże. To czeka nas kolejne 24-godzinne nabożeństwo męki pańskiej właśnie w Siemianowicach. Już jedno miało miejsce
w Małym Płocku. Piękna sprawa, miałem zaszczyt uczestniczyć, spowiadać, wiele spowiadać. Po każdej godzinie były kolejne osoby do spowiedzi, tylko tak czwarta, piąta, było cicho. Sam wtedy przysypiałem w konfesjonale. Ale teraz kolejna taka będzie, sprawa będzie się działa, to nie jedyna. Wiem, że jest też nabożeństwo i takie wynagradzające za dzieci zabijane w aborcji. Też takie mający rozmiar szerszy. Także nasłuchujmy, nasłuchujmy. I kto jest zainteresowany sprawami Bożymi, będzie to rozpoznawał. I Pan Bóg będzie go prowadził, będzie zachęcał do udziału. Bo to tak działa. My bardzo gorąco dziękujemy księdzu, że tak nas mobilizuje i prowadzi ku Bogu. Za to jesteśmy wdzięczni i gorąco prosimy naszych słuchaczy o modlitwę za księdza Wiesława, której bardzo potrzebuje wsparcie duchowe. I jakiekolwiek wsparcie będzie naprawdę bardzo pożądane. Tak, ja również bardzo dziękuję. Ludzie są bardzo realni i często sami zdają sobie sprawę, że, no, że jak już docieram, to jednak mi się udało, że jednak pokonałem te trudności, również materialne, i rzeczywiście to się udaje, bo ludzie to rozumieją, a ja ogromnie dziękuję. Powtarzam, dziękuję tym wspaniałym osobom, których gorące serce, których otwarte umysły, których zaangażowaną wolę widać, i to narasta. To w Polsce narasta z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. To jest niesamowita historia. To będzie, myślę, przedmiotem wielkich badań. Bogu dzięki, to Jego dzieło. To najwyraźniej On sam chce, byśmy rozumieli, że On czyni cuda. On czyni cuda. On czyni cuda poprzez ludzi, w sercach ludzi. Tak już jest Pan Bóg. I to się dzieje w Polsce. Także różańce, aby rozdmuchać jeszcze bardziej ten wielki ogień Bożego działania. Tak, wydaje się, że będzie to pospolite ruszenie i że to będzie iskra, która wyjdzie z Polski. Iskra ludzi modlitwy. A przecież to jest... Najpierw tą iskrą, dzięki Bogu, mocą Bożą, trzeba się stać. A dalej to Pan Bóg poprowadzi. Także róbmy, co możemy. Również mamy nadzieję, że właśnie tą iskrą będzie też Pan Jezus Chrystus Król. Nie, to jest rozumne. Inaczej niemożliwe. Nie da się inaczej. Chrystus jest tym, który zbawia, który daje życie, który daje mądrość, który daje siłę poprzez swoją łaskę, poprzez swoje oddanie. Nie da się inaczej być iskrą. To musi być złączone z Bogiem. To musi być dzieło Boga. Tak, i nie, to też rozpoznają. Jak dzisiaj rozpoznają Polacy, to od Polaków po owocach. Inni Polacy będą rozumieli, a wreszcie inne narody będą mogły się przyjrzeć i zrozumieć. I ożyć, i ucieszyć się wielkim dziełem Boga. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu. Bóg zapłać za rozmowę i poproszę jeszcze o błogosławieństwo dla wszystkich oglądających nas. Tak, niech Pan Bóg się zmiłuje nad nami. Niech się miłuje każdą minutę, każdą godzinę nad naszą ojczyzną. Niech błogosławi. Prosimy o pomoc Matkę Najświętszą, świętego Andrzeja Bobole, innych naszych świętych patronów, naszych aniołów stróżów, i aby wszystkie te prośby przyniosły tym większe, tym obfitsze błogosławieństwo wszechmogącego Boga. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wielki Bóg zapłać, niech księdzu Pan Bóg błogosławi wraz z Matką Najświętszą. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie, mimo że ksiądz jest bardzo zmęczony, ale mamy nadzieję, że rozmowa ta przyniesie owoc. Dziękuję moim Państwa gościem. Był dzisiaj ksiądz dr Wiesław Pęski, pan Lotyn.
Ja również się z Państwem żegnam, Krystyna Kliwacz z Telewizji Chrystusa Króla nadawanej z Chicago. Laudetur Jezus Chrystus i któż jak Bóg. Z Panem Bogiem. Chrystus, Chrystus.